11 listopada, ja tu się dziwię, że taki wielki szum, święto flagi robiliśmy i słusznie, bo uważam, 3 razy do roku, przyjmując 11 listopada, 3 maja, a wcześniej 31 stycznia, to chyba w ramach tego rozmywania tożsamości narodowej w tej chwili współczesnej Europie, to chyba nie jest wielkim wysiłkiem, żeby tą flagę 3 razy w roku wywiesić, manifestując swoją przynależność, no i oczywiście święto bardzo ważne. A do czego zmierzam? Jadąc po odbiór kwiatów, które potem złożyliśmy pod pomnikami Orła i Chrystusa Króla 11 listopada, od swojej posesji do 14 lutego, proszę Państwa, widziałem tylko jedną flagę. A więc pytanie, czy ludzie w tej chwili są znużeni tymi kłótniami, bo głównym tematem było, jaki to będzie marsz 11 listopada i kto na Maltę pojedzie, zamiast przypomnieć o takim właściwie obowiązku patriotycznym, bo to jest pewna symbolika, nie było ani jednej flagi, to powiem Państwu, że potem byliśmy na Świętym Marcinie w Ciechocinie, to w Ciechocinie, małym Ciechocinie było więcej flag naszych narodowych niż u nas w Chojnicach 11 listopada, więc może przypomnieć w formie edukacyjnej, żeby jednak te działania były podjęte, żeby ludzie jednak te flagi wywieszali, bo to chyba uważam, że jest potrzeba i zasadność. I druga sprawa, to też świetny koncert, tutaj podziękowanie dla społeczności Szkoły Podstawowej nr 1. Miałem tą przyjemność być na 16. spotkaniu z pieśnią i piosenką patriotyczną, to był festiwal. Udziału, no oczywiście zawsze w tych wyższych klasach, czyli ponadgimnazjalnych, było tych 5 uczestników, ale i podstawowe 1-3, dalej 4-6, czy gimnazja, uczestników było tak dużo, a poziom wykonawczy wręcz wspaniały. Do czego zmierzam? Ja tutaj chylę czoło przed Dworkiem Polskim, który zrobił ciekawy spektakl 11 listopada w Chojnickim Centrum Kultury, ale uważam, że kanonem powinno być, żeby laureaci tego festiwalu piosenki patriotycznej mieli możliwość wystąpienia 11 listopada. No bo jeżeli nie będziemy kultywowali tych pewnych działań, a jak powiedziałem, nie ma się czego wstydzić, co udowodnili uczestnicy. I tutaj wielkie podziękowania, jak powiedziałem, dla SP1, a szczególnie dla pana Leszczyńskiego, który Michała, który to prowadzi od X lat i naprawdę to serce rosło, jak ci młodzi ludzie i zespoły wokalne i dla opiekunów przyjeżdża właściwie tutaj cała ta Polska Północna. Naprawdę było sporo uczestników, sporo spoza i uważam, dlaczego nie zrobić, żeby 11 listopada był koncert laureatów właśnie, czyli kultywując to, co zrobił ten Dworek Polski, żeby to śpiewanie, kiedyś były nawet próby śpiewania wspólnego w kościele, w bazylice, czy nie zrobić, dać szansę tym młodym, pochwalić się nimi, że naprawdę i poziom wykonawczy, i cel osiągniemy, a edukacja, uważam, no, powinna być w tym aspekcie nie tylko, jak to mówi Marek, żeby były proste kręgosłupy, ale też oczywiście edukacja intelektualna i patriotyczna, żeby to kodować w tych młodych ludziach i żeby ten koncert laureatów był jak gdyby normą. 11 listopada, czy to zrobimy w kościele gimnazjalnym w podziemiach, czy to zrobimy oczywiście w większej, szerszej formie, jeżeli chodzi o Chojnickie Centrum Kultury, Dworek Polski wykazał i pokazał, że trzeba do tego wrócić, bo ludzi naprawdę było dużo i impreza była bardzo udana, więc kultywujmy te elementy, a młodzi będą jak gdyby dowartościowani, że mieli szansę wystąpić przed szerszą, większą publicznością.